Cześć, ja jestem Nadia i witam Was na moim kanale po bardzo długiej przerwie i dzisiaj będziemy robić vlog z szukania fidget toysów i będziemy je otwierać. Ale zanim pojedziemy, to musimy iść po pieniążki do taty, bo ja nie mam jeszcze takich oszczędności, a mój brat jest spukany. W takim razie lecimy do taty po pieniążki i tak jak Nadia ładnie opisała w sytuację, musimy poprosić go o pieniądze po prostu na ten odcinek na fidget toysy, żebyśmy mieli co otwierać. A Ty wiesz, gdzie takie fidget toysy w ogóle znajdziemy? W skrzacie. W skrzacie. No to super, mamy już cały plan na dzisiejszy odcinek. Biegniemy do taty w takim razie. Szybko. Tato, Nadia ma do ciebie prośbę. Nadia ma małą, nietypową prośbę. Skoro nagrywamy już film, to Nadia wymyśliła sobie taki, powiedzmy, pomysł, który kosztuje. Nadia, może ty mów, ja nie będę jakby wyręczał ciebie. Nic nowego, prawda? Weź Nadia powiedz, ja się wstydzę przecież. Opening fidget toysów i potrzebujemy trochę pieniążków. Ile kosztuje jeden? Ja nie wiem. 20 zł. 20 zł jeden? To Nadia się tu zajmuje finansami, nie ja. To co, 10? 10 będzie ok, będzie to interesujące dla twoich widzów, tak? Tak, a dla ciebie też będzie ciekawe? Tak. Dobra. Ja już ci a propos komuni tam. Dwie stówki. Lecimy szukać fidget toysów. Dziękujemy tato za pieniądze. Dziękujemy mojemu tacie za pieniążki i teraz już ruszamy w drogę do skrzata. Dojechaliśmy do smyka. Dojechaliśmy do skrzata. Aha, do skrzata, ja myślałem, że do smyka w ogóle. A więc razem z Dominikiem dojechaliśmy do skrzata i zaczęliśmy szukać fidget toysów. Niestety fidget toysy nie są pakowane w taki sposób, żeby nie wiedzieć, co kupujemy. Dlatego wybrałam dla siebie 5 różnych zabawek, a Dominik wpadł na pomysł, że resztę zabawek wybierze mi sam. Tak, żebym zrobiła realny opening w domu. Dlatego teraz szybko je kupujemy i wracamy je otwierać. Może zrobimy tak? Bo ty się na tym znasz, to może ja ci wylosuję te fidget toysy, tak żeby to była w ogóle niespodzianka dla ciebie. No dobra. Z tych dwóch półek musimy wylosować jedną rzecz. Nadia nie patrzy. Ciekawe, kurde. Wszystkie są identyczne. Może takie. Albo takie w sumie, albo takie. Jest git. Dobra, Nadia tutaj jest zamknięte oczyma. Takie coś, powiedzmy, weźmiemy. To jest fajne, mi się podoba też. Nadia, wylosowałem, ale pamiętaj, nie patrzeć do koszyka. Idziemy zaraz do kasy. Później pokazujemy widzom wszystko, co kupiliśmy już w domu, dobra? Wróciliśmy z zakupów, mamy całą siatkę, no i teraz tylko zostało nam pojechać do domu i to otworzyć, opening zrobić. Dobra, proszę Nadusia. Ty w takim razie możesz pokazywać te zabawki teraz tutaj ładnie do kamery, no i zobaczyć, co tobie w ogóle wylosowałem za zabawki. Te fidget toysy. To chyba Dominik wybrał. To chyba ja tobie wybrałem tego slajma, też mi się tak wydaje. Tak, to jest ode mnie. Zobaczymy, jaki ima ten. Ja sam nie mam zielonego pojęcia, jak to działa w ogóle, co to jest. Pierwszy raz w życiu widzę na oczy takie zabawki, tak szczerze. Jest taki, słuchajcie, Nadia mówi, że jest fioletowy, ma takie, jak widzicie tutaj, jakieś balony w środku i mówi Nadia, że nie może go wysypać, bo się nam kanapa ubrudzi. A jak przyniesiemy talerz, możemy na talerz to wywalić? No to w takim razie wyczaruj ten talerz. Nie, trzeba nakleśnić, ja zapomniałam. Dawaj. O, mamy talerz, dobra, świetnie. No to weź go wysyp, bo ja sam jestem ciekaw, ty, jak te slajmy w ogóle. Pewnie jest taki obślizły i klejący, bo ze sklepów takie slajmy właśnie są. No dobra, no to zobaczymy, czy masz rację. Jezus, ale dziwne. Trzeba teraz się trochę tylko wysilić. Daj, ja go wyciągnę. Ale glut. Ja wale. Może trochę za mało jednak talerz wzięłam. Talerz myślę, że jest odpowiedni, ale ten slime. Jaki dziwny, słuchajcie, widzicie to? Serio, tak jak Nadia powiedziała, bardzo lejący. Taki, jaka galaretka obrzydliwa. No, taki ze slime. Obrzydliwa galaretka. Czyli prezent nieudany mówisz ode mnie. Udany. Udany, udany. Dobra. Trudno go nawet wziąć. Kurde, ale fajne. No, mi się też to podoba. Mogę zobacz. To chwycić w rękę? Tak. Zobacz, jakie spoko. Tylko nie na ziemi. No. Łe, ale śmieszne. O, to już mi się podoba. Mogę to na twarz? Ej, właśnie, to wygląda jak maseczka. No, ale się mega klei i mega się leje. Nie róbcie tego w domu, bo zasiadę ralisze slajma. A na pewno slajm nie jest jadalny. Nie? O. Zobaczyłam taką ośmioniczkę. I to chyba sobie ty wybrałaś. Tak, to pamiętam, to sobie mała, ty wybrałaś. Chyba mała
średnia, nie wiem. No i pokaż w ogóle, na czym polegają te ośmiorniczki, bo to jest... Ty masz taką w domu. Wiem, że mam taką w domu, ale to jest dla mnie niesamowite, bo ta ośmiorniczka jest dwustronna. Tu jak Zosia będzie zła, to robi tą stronę, a jak Zosia będzie wesoła, to robi tą stronę. No dokładnie, dokładnie, więc jak widzicie, tą ośmiorniczkę da się tak wywrócić do góry nogami i raz jest wesoła, raz jest smutna. Więc serio, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. I to też jest ten fidget toys, tak? Tak. No to jest ekstra. Dobra, kolejna rzecz. Następna rzecz. Slime, kolejny slime. I to slime akurat ty sobie sama go wybrałaś, to też pamiętam. Ja nie wiem, czy to będzie tak, że to... O, to jest zamknięcie, bo to są kuleczki do slime'a. No to nie wiem, no to możesz spróbować, jeśli da się go serio wyciągnąć, ale... Wiesz, no musisz uważać, może lepiej talerz wyczarować. Nie, jest git. Ten już jest lepszy. Ten już jest lepszy, mogę zobaczyć? Ten jest super. Nie, nie co to tamten. Pierdzi znowu. Lokujemy. Tam pomidor, squishy pomidor. Pomidor i to ja go wybrałem. Squishy pomidor. Albo nie, papryka chyba jednak. A, to jednak papryka, widzisz? Bez kitu. Zobaczcie. Taki squishy, że można go tak zgnieść raz. I on już taki prawie, że zostanie. Będzie powoli wracał do normalnego kształtu. Następna rzecz. O! Trafiłam. Mamy takiego gniotka z Orbis Misia. Dobra, mogę też dotknąć? Nie pęknij. Nie pęknij, okej. Czyli mówi, że może łatwo pęknąć i się martwisz o niego, tak? Mhm. Dobra, zobaczymy. Uwaga, robimy test. Czy wytrzyma? Nie, nie, ale gniotek też jak najbardziej spoko. Mega fajny. Nie, no nie martw się, no przecież nie zepsuje ci gniotka tej. Dobra, kolejna zabawka. Kolejny squishy. Kolejny squishy. No to dawaj, szybko otwieraj i znowu pokażemy. Tym razem to jest alpaka lub lama, ja się tam nie wiem. Trochę już takie gorsze. Daj, zepsuję ją. No daj, zepsuję ją, no daj. No nie bój się, daj, daj, daj. Uwaga, psujemy alpakę albo lamę. Nie no, oczywiście wydaje mi się, że nie da się z gniotka zgnieść tak, żeby go zepsuć, jakby to są zabawki ale specjalnie stworzone. Ale takie się da, no bo może pęknąć, to masz rację. Ale takie te squishy zabawki, to wydaje mi się, że one... Tak, no dokładnie Nadia. Dobra, kolejną rzecz losuj. Popita. O, co to jest? Popita. I do czego to służy? Do odciskania. Do odciskania, okej. Okay. Ściskania albo odciskania. Nie wiem, słuchajcie, kochani, też widzę pierwszy raz taką zabawkę, więc musisz... A, to taki bajer. Ale spoko, i teraz możesz z drugiej strony. Fajne. Pianką. O, to jest ciekawe dopiero i to wydaje mi się, to jest jakaś pięść i to jest w ogóle ode mnie, ja ci to wylosowałem. Nie pąknij. To jest jakaś pięść, jak widzicie tutaj i to na pewno da się wybuchnąć i zaraz to zrobię. Zaraz to ci zepsuję. No właśnie nie wiem, chodź, chodź zobacz. Taka mąka. O! O, już zepsułaś sama. Nie, pierdłaś, to tak pierdłaś. To ty pierdłaś. Zobacz, jakie fajne. No, pokaż, ale fajne. Pokaż coś w środku tej. Ja, serio, ja mam ochotę to zepsuć, ja przedziurawić. Tak. Słuchajcie, kochani, jakbyście chcieli zobaczyć odcinek tutaj oczywiście na kanale Nadii, gdzie bierzemy te wszystkie zabawki, mogę zobaczyć, gdzie bierzemy właśnie te wszystkie squishy zabawki i je niszczymy. Spokojnie, nie zniszczymy tej, tylko kupimy nowe, specjalnie na odcinek i je będziemy niszczyć po prostu, więc żeby zobaczyć coś tutaj w środku, więc jeśli chcecie taki odcinek, łapka w górę pod tym filmem, pamiętajcie. Ostatnie zabawki. Dwie. Ale brzydkie. Ja wybierałem. Widać, Domin. No, a możesz przestać? Brzydkie. No przestań. Nie, no to nie jest no brzydkie. Co to za kolory? Były gorsze w sklepie. Okay. Tak szczerze, najlepsza jest ta. Najlepsza ta ośmiorniczka. Tak, ale akurat z dzisiejszych zakupów to ta jest najfajniejsza. Ale tu jest ładniejszy kolor, ale jest zła, więc trzeba robić uśmiechniętą. Tak, w ogóle Nadia, jak ciebie jeszcze nie było, właśnie mówiła o tobie, że to, te ośmiorniczki zależą tylko i wyłącznie od twojego humoru. Ty tak powiedziałaś. To jest uśmiechnięta. Ty tak powiedziałaś. Jedna duża. I to ostatnia. Ale jest wielka. I to akurat sama sobie Nadia wybrała. Ale fajna. Ona może być jako poduszka nawet.
ładny kolor. Tak, super kolor. Jeśli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. I pa! I pamiętajcie, że jak zostawicie sporą liczbę łapek w górę, to będziemy brać te wszystkie zabawki, te slajmy i je niszczyć. I będziemy patrzeć, co mają w środku, te gniotki i tak dalej. 1000 Więc... lajków będzie. Ile? 1000. 1000. 1000 łapek, jak zostawicie, to zrobimy taki odcinek. Jest bardzo ciekawy i sam mnie interesuje. Trzymajcie się, cześć. Pa!